Dzisiaj chciałbym pokazać jeszcze stare nagranie, które było zrobione latem, ale teraz akurat mogę dodać głos, dlatego chciałbym wam pokazać centrum Vancouveru nad morzem, jak tu wygląda, i żebyście zobaczyli, jak ten Vancouver tutaj wygląda i sami ocenili, jak tutaj się mieszka. Mieszka jest naprawdę gdzie pospacerować. Tu jest port pasażerski w centrum miasta. Tutaj odchodzą te kruzy wycieczkowe płynące na Alaskę. Codziennie latem przez okres letni gdzieś od maja do października te kruzy odpływają codziennie 2 lub 3 po południu. Także to jest bardzo piękne miejsce do spaceru. Bardzo uwielbiam tutaj spacery robić, bo jest na co oko zawiesić. Tutaj jest centrum olimpijskie, tutaj kiedyś było, jak była olimpiada w 2010 roku, to już 5 lat prawie, to już tam się wydaje, że to było już tuż, tam było centrum prasowe. To się nazywa Canada Place. Ciekawe to zarządzone, bardzo ładne tu jest. Widoki, tak jak widzicie tam dalej, to jest wszystko należy do Vancouveru, odpowiednie dzielnice, tam pod samymi górami. Ale tam nie bardzo chciałbym mieszkać, bo tam przychodzą niedźwiedzie i kugary do domów. Także na podwórku nie da się posiedzieć. Znaczy nie bardzo, nie radziłbym, ja bym przynajmniej nie siedział. Właśnie tu jest to centrum prasowe olimpiady, co to było. Bardzo wielki budynek. Na górze jest trawa, tam się sadzą warzywa na dachu. Nagrywałem co tylko było możliwe. To było nagrywane latem tego roku. Samoloty startują z wody, bo oczywiście to są samoloty wycieczkowe, 1 godzina, a taki tryb, taki przejazd około 100 dolarów. Dużo tych samolotów nad całym tym rejonem do pokazania tutaj tej gór, tutaj tej okolicy, bo jest na co popatrzeć. Tu jest port. Tutaj następny samolot akurat zlądował, a tam jest stacja benzynowa. Na wodzie, tak widzicie, na środku wody jest stacja benzynowa. Po prostu, żeby było wygodnie dla łodzi czy tych samolotów zatankować. Tam widzicie, te domy pod samymi górami tam są. To jest dzielnica Port Coquitlam i Coquitlam. Oczywiście indiańskie nazwy. A tutaj widać wieżowce od miasta. Widzicie, Vancouver jest miasto turystyczne. Miliony turystów tu rocznie odwiedzają Vancouver. Te autobusy to są turystyczne autobusy. To nie są normalne autobusy. Turyści nie poruszają. Też turystyczny autobus, otwarty góra. Tak jak pamiętam na Hawajach, na Honolulu też takie jeździły. I widoki na góry. Góry skaliste. Tutaj jeden, to właśnie ten statek to stoi. O, tutaj jest miejsce na drugi statek, który akurat w tej chwili go tu nie ma. I po drugiej stronie tam stoi następny.
To jest jako port morski. Przepraszam za te chwilowe takie. Mogłem tutaj wyciąć. A teraz idziemy koło tego, idziemy do tych bliżej tego, tych samolotów. Bliżej, popatrz na nie. Także to miasto rozpościera się na dziesiątkach kilometrów. Bardzo duży obszar Vancouver. To są statki stojące tam były do portu. Te ciekawe statki wycieczkowe. Można wypłynąć w rejs. Dookoła tutaj tego rejonu on płynie. Godzinę do 2 godziny rejs takim statkiem. O, tutaj jestem już przy tych samolotach. Tutaj podesty. Tu się wchodzi, kupuje się bilet i wchodzi i w górę. Tam widzicie te domy na górze, tam pod górę. Tam są najdroższe domy w Vancouver. Poniżej 1 miliona tam nie ma domu. W ogóle domy tu w Vancouver teraz tak podrosły w górę, że okropnie. Co roku idą po 5-10% do góry. Przez to, że Chińczycy wykupują nagminnie tutaj domy w Vancouver, dla ceny tak okropnie wrosły. Wszyscy inwestują w te domy teraz, żeby zrobić pieniądze. Moje zdanie jest takie, że przyjdzie taki czas, że te domy na przykład, jeżeli podniosą procenty po 1, 2, 3%, połowa tych domów nie będzie mogła spłacać pożyczek, dlatego te domy oddadzą dla banków i tak zarobią na tych domach, nie ludzie. Ale to jest moja opinia. Może się zgodzić lub nie. Bo tu jest nicz olimpijski. W czasie olimpiady to się palił. Na dole jest woda, fontanny. Bardzo nowoczesne miasto. To jest restauracja. Tu można wypić kawę. Można pospacerować. Następna restauracja pod kapeluszami, pod namiotami, pod parasolkami. Bardzo ciekawie to urządzone tutaj. A tutaj górą i dołem można spacerować dookoła. Ta stacja bez na wodzie, przedtem było widać. Tam druga strona Vancouveru, Vancouver Północ, North Vancouver, to port. Tam statki stoją do portu. Średnio gdzieś tak około 20 statków stoi tutaj na czekalni do wejścia do portu.